Na koncercie z okazji 70 lat TVP oddano hołd Agnieszce Kotulance. Poruszające sceny podczas występu Ryszarda Rynkowskiego. Tego nie spodziewali się fani Klanu. Na wyjątkowej gali z okazji 70 lat TVP. Pokazano nie tylko zwykłe fragmenty z kultowego serialu TVP o Lubiczach, który na antenie emitowany jest już 25 lat. Gdy Ryszard Rynkowski wykonywał utwór Życie jest nowelą. Widzowie zobaczyli na ekranie zmarłą w 2018 roku Agnieszkę Kotulankę, czyli uwielbianą przez tłumy Krystynę Lubicz. To jednak nie jedyna zmarła osobą z Klanu, którą upamiętniono w Operze Narodowej w Warszawie. Z okazji 70 lat TVP 13 listopada w Teatrze Wielkim w Warszawie zorganizowano wyjątkowy koncert, który otworzyła muzyka z kultowego serialu Dom. Nie zabrakło fragmentów kultowych programów jak Randka w Ciemno, Czar Par, Wielka Gra, Kocham Cię Polsko. Śpiewające fortepiany czy wspomnień o ikonach TVP jak Jan Suzin, Irena Dziedzic, Olga Lipińska, Krystyna Loska, Edyta Wojtczak. Bogumiła Wander, Stanisława Ryster, Wojciech Mann, Monika Richardson. Pokazano też Katarzynę Dowbor, Jolantę Fajkowską i Grażynę Torbicką. Wspominano też takie seriale jak na przykład Jan Serce, Alternatywy 4, Dom, M jak Miłość, Na dobre i na złe. W Labiryncie, Czterej Pancerni i Pies czy Klan, który jest najdłużej emitowanym polskim serialem. Koncert z okazji 70 lat TVP. Pokazano nieżyjące gwiazdy Klanu. Na koncercie z okazji 70 lat TVP nie mogło zabraknąć Ryszarda Rynkowskiego, którego utwór Życie jest nowelą towarzyszy regularnie widzom od 25 lat. Gdy piosenkarz śpiewał kolejne wersy tej kultowej piosenki, widzowie na ekranie mogli podziwiać fragmenty Klanu. I to nie z najnowszych odcinków, ale tych pierwszych, dzięki których serial zyskał wielką popularność. Po raz pierwszy od lat widzowie TVP1 mogli zobaczyć kadry z nieżyjącymi aktorami. Pokazano m.in. Agnieszką Kotulanką, czyli Krystyną Lubicz. Na ekranie pokazano też fragment z Zygmuntem Kęstowiczem, który wcielał się w Nestora rodu Lubiczów, Władysława czy Kazimierę Utratę. Ciocie Stasie z Kazachstanu. Co ciekawe, pokazano też fragment ze śmiercią Ryśka Lubicza Piotr Cyrwus, którego odejście z Klanu w 2012 roku odbiło się szerokim echem i było bardzo zaskakujące. Później wspomniano też o Halinie Dobrowolskiej, Maria Lubicz, która nie żyje już 23 lata.